Szczęść Boże, Maria Kupczyk. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Rozpoczynamy od konferencji prasowej prezydenta Andrzeja Dudy z Egiptu, gdzie trwa szczyt klimatyczny. Dzisiaj musimy powiedzieć sobie jasno, najważniejszym problemem obok ważnego aspektu, jakim jest osiąganie celów ochrony klimatu, jest również zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, zapewnienie bezpieczeństwa zwłaszcza w krajach, których są cztery pory roku, w których jest okres zimowy, okres kiedy jest chłód, okres kiedy ludzie potrzebują ogrzać mieszkania, kiedy siłą rzeczy te wydatki związane z zabezpieczeniem energetycznym muszą być wyższe. I dzisiaj to jest ogromny problem całego szeregu krajów, między innymi krajów europejskich, także i Polski. Ja o tym mówiłem, że w moim kraju, jeżeli popatrzę na nasze społeczeństwo, to jestem przekonany, że znacznie więcej pytań będzie mi zadawanych o to, jak poradzić sobie ze wzrastającymi kosztami energii, jak poradzić sobie z kosztami ogrzewania w tym roku, jak uregulować chociażby opłaty za prąd, niż czy udało nam się osiągnąć w tym roku cele klimatyczne. I na to powinien dzisiaj przede wszystkim świat zwrócić uwagę przed momentem w czasie dyskusji na panelu Just Transition, czyli właśnie sprawiedliwej transformacji. Mówiłem o tym, myśmy tą ideę przedstawili po raz pierwszy właśnie sprawiedliwej transformacji w 2018 roku w grudniu w czasie COP24 w Katowicach. Wtedy przyjęta została właśnie zasada Just Transition jako propozycja sprawiedliwej transformacji energetycznej, takiej, która pozwoli zachować miejsca pracy, która pozwoli żyć ludziom na właściwym, na dostatecznie wysokim poziomie, takim, którego potrzebują, takim, którego oczekują. Po trzecie, które będzie również i sprzyjała rozwojowi gospodarczemu, a więc takiej transformacji, która będzie uwzględniała kwestie postępu technologicznego, tych wszystkich aspektów, które są ważne i które stanowią dzisiaj podstawowy element właśnie budowania silnych gospodarek, silnej ekonomii. Dzisiaj ta zasada Just Transition musi uwzględnić także ten element, który został wywołany przez Rosję, przez rosyjską agresję na Ukrainie. O tym też mówiłem dzisiaj bardzo wyraźnie. To rosyjska agresja na Ukrainę, nieusprawiedliwiona niczym, zbrodnicza, spowodowała tak gigantyczne perturbacje na rynku energetycznym, wzrost kosztów energii. Mówimy o energii elektrycznej oczywiście. Dzisiaj bombardowane są elektrownie na Ukrainie. Dzisiaj bombardowane są węzły cieplne na Ukrainie. Po co? Po to, żeby wywołać kryzys, także i humanitarny, po to, żeby wywołać kolejną falę kryzysu uchodźczego z Ukrainy do Polski, do krajów Europy Zachodniej. To wszystko w oczywisty sposób są działania, które godzą w politykę klimatyczną i musimy tą trudną sytuację dzisiaj także w tej polityce klimatycznej uwzględniać. Infrastruktura energetyczna Ukrainy jest w bardzo złym stanie. Władze stolicy obawiają się długotrwałych ograniczeń prądu i wody. Rosyjski agresor bez przerwy naciera na region Doniecka. Ataki są bardzo ostre, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Znajdę tam. Wróg ponosi tam poważne straty, ale mimo wszystko, pomimo wszelkich strat, nadal prowadzi swoich zmobilizowanych i najemników na śmierć. Szczególnym celem Rosjan od kilku tygodni jest infrastruktura krytyczna. W kilku obwodach Ukrainy, w tym także w stolicy, trwają planowane ograniczenia dostaw prądu. Wyłączenia są konieczne, by jeszcze bardziej nie zaszkodzić sieciom. Zgodnie z prognozami Ukrenergo, deficyt w sieci energetycznej Kijowa będzie o 32% większy niż zakładano w grafikach. To bardzo dużo. Jest to siła wyższa. Poinformował szef firmy, która dostarcza prąd w stolicy Ukrainy. Kijów szykuje się na najgorszy scenariusz. Scenariusz długotrwałego odłączenia wody i prądu, a co za tym idzie także ogrzewania. Jeśli ktoś ma bliskich poza miastem, gdzie jest niezależne ogrzewanie i możliwość pozyskania wody, niech zakłada opcję, że w najgorszym wypadku będzie musiał spędzić tam jakiś czas. W każdej dzielnicy Kijowa przygotowywane są specjalne punkty grzewcze, z których będą mogli skorzystać mieszkańcy. Władze Ukrainy nie mają złudzeń.
Rozumiemy też, że państwo terrorystyczne koncentruje siły i środki na ewentualne powtórzenie masowych ataków na naszą infrastrukturę, przede wszystkim energetykę. W szczególności do tego Rosja potrzebowała irańskich rakiet. Tymczasem w przestrzeni medialnej pojawiła się informacja o odkryciu 1500 nowych grobów pod Mariupolem. Władze kraju podają, że w mieście mogło zginąć ponad 25 tysięcy cywilów. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada, że rząd będzie chciał utrzymać zerowy VAT na żywność. Planuje jednak zastąpienie części z dotychczasowych mechanizmów nowymi, tak by nie wchodzić w kolejny konflikt z Brukselą. Tarczy antyinflacyjnej nie rezygnujemy. Jednak głównie ze względu na to, że cały czas nie mamy zgody ze strony Komisji Europejskiej, wręcz przeciwnie, są groźby, że będą nakładane kolejne kary, jeżeli nie wycofamy się z dotychczasowych naszych działań, tych osłonowych, tych obniżek stawek podatku VAT, to chcemy zastąpić je innym mechanizmem obrony przed inflacją. W jaki sposób? Otóż poprzez takie ukształtowanie cen przez spółki energetyczne, aby one zamortyzowały, aby one były buforem tego powrotu stawek VAT do poprzedniego poziomu. Jak powiedziałem, jest to rzecz wiążąca się z jednej strony z zakończeniem działania tej tarczy w tej postaci właśnie na skutek gróźb ze strony Komisji Europejskiej. Nie chcemy mieć kolejnego otwartego frontu, kolejnych sporów. Tak długo jak się da utrzymamy, mam nadzieję, że tutaj nie będzie jakiegoś gwałtownego protestu ze strony Komisji Europejskiej, utrzymamy zerowe stawki VAT na żywność. Już w najbliższą sobotę odbędą się uroczystości ponownego pochówku trzech prezydentów na uchodźstwie. Spoczną oni w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Przez okres II wojny światowej i okupacji sowieckiej na ziemiach polskich, polskie władze zgodnie z konstytucją funkcjonowały na uchodźstwie, najpierw w Paryżu, a później w Londynie. Po zbrodni katyńskiej zostały zerwane stosunki dyplomatyczne między Polską a Rosją sowiecką. Później Wielka Brytania, Francja oraz Stany Zjednoczone cofnęły uznanie polskich władz na emigracji. Jednocześnie uznali rząd, który został powołany z nadania Stalina. Narzucone przez sowieckiego okupanta władze nigdy jednak nie miały legitymacji społecznej. Działalność rządu na uchodźstwie była kontynuowana. Dziś Polska chce okazać wdzięczność tym, którzy służyli ojczyźnie. Dlatego do kraju zostaną sprowadzone szczątki trzech prezydentów na uchodźstwie. Polska czekała na tę chwilę 32 lata, bo misja prezydentów zakończyła się w roku 1990 wraz z zakończeniem i wypełnieniem tej misji przez świętej pamięci prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. A dzisiaj wypełniamy to, co Rzeczpospolita wypełnić już dawno powinna. Doczesne szczątki legalnych prezydentów, tych, którzy wbrew dyktatom jałtańskim trwali tutaj. Wydawało się, że wbrew wszelkiej nadziei powracają do ojczyzny. Mówił szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Wczoraj w angielskim Newark odbyła się uroczystość pożegnania szczątków trzech prezydentów na uchodźstwie: Władysława Raczkiewicza, Augusta Zalewskiego i Stanisława Ostrowskiego. Już w sobotę, 12 listopada, spoczną oni w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Właśnie w ten sposób przekazuje swoje dziedzictwo historyczne, symboliczne III Rzeczpospolitej, dopełnia tego dzieła i moim zdaniem to ten pochówek sobotni będzie takim zamknięciem, taką klamrą połączenia II Rzeczpospolitej z III. Podkreślał minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzej Dera. Sobotnie uroczystości stanowią zwieńczenie obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. I w tym wydaniu to wszystko. Z Panem Bogiem. We'll be right back.